Dzień dobry publiczności, specjalny świąteczny odcinek, a w nim niespodzianka, chwała Pana w Nowym Testamencie. Okazuje się, że z chwałą Pana mamy do czynienia nie tylko w Starym Testamencie, ale i w Nowym. I najbardziej znaną historią narodzenia Jezusa jest historia z Ewangelii świętego Mateusza, zwiastowanie, narodzenie Betlejem, trzej królowie. Natomiast w Ewangelii Łukasza jest zupełnie inny zapis. No i słuchajcie, jest tam chwała Pana, są aniołowie, którzy schodzą do pasterzy w polu. Ukazuje się obłok, czyli prawdopodobnie statek kosmiczny. I aniołowie do ludzi będących w polu, którzy pilnują owiec w nocy, ogłaszają dobrą nowinę. I znowu pojawia się tajemniczy obłok, statek kosmiczny. I zobaczcie, jak to było. Ewangelia świętego Łukasza, rozdział 2, narodzenie Jezusa. I stało się w owe dni, że wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat. Pierwszy ten spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. Szli więc wszyscy do spisu, każdy do swego miasta. Poszedł też i Józef z Galilei, z miasta Nazaretu, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, dlatego że był z domu i z rodu Dawida, aby był spisany wraz z żoną Marią. Muszę przełożyć kartkę. Z Marią poślubioną małżonką, która była brzemienna. I porodziła syna swego pierworodnego, owinęła go w pieluszki, położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. I teraz będą ciekawostki. A byli w tej krainie, rozdział 8, wiersz 8 rozdziału 2 Ewangelia świętego Łukasza. A byli w tej krainie pasterze w polu czuwający. Zastanawiam się, czy to nie byli aniołowie jacyś czuwający, bo tak wcześniej do nich się, o nich się mówiło w Biblii. I o upadłych, o tych, co się odłączyli, że też byli czuwającymi. Tymczasem byli w polu pasterze czuwający, trzymający nocne straże nad stadem swoim. Chodzi o owce. Pewnie. I anioł pański stanął przy nich nagle i chwała pańska zewsząd ich oświeciła. I ogarnęła ich wielka bojaźń. Czyli wyobraźcie sobie sytuację. Pasterze, rolnicy w polu stoją, pilnują owiec, mają jakieś straże, leżą w polu, stoją obozowiskiem, na pewno były jakieś namioty. No i nagle zjawia się wielki statek, oświetla ich, słuchajcie. Zobaczcie, jak jest napisane. Zewsząd chwała pańska ich oświeciła. Mamy dowód na to, że statek emanował światłem. Wydzielał oświetlenie. Oświetlał. I rzekł do nich anioł: nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu. Gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. A to będzie dla was znakiem. Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. I zaraz za aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących: chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Czyli analiza jeszcze raz sobie, spróbujcie to wyobrazić i zrozumieć. Ósmy wiersz drugiego rozdziału Ewangelia świętego Łukasza. A byli w tej krainie pasterze w polu czuwający, rozłożeni na pewno obozem, pilnujący owiec, trzymający nocne straże nad stadem swoim. I nagle, na pewno jak zawsze znikąd, stanął obok nich anioł pański. Jedna słuchaczka
Mówiła, że zazwyczaj zjawiali się znikąd, tak jakby przechodzili z jakiegoś właśnie portalu, czy z jakiegoś innego wymiaru, albo po prostu się teleportowali, jak na filmie Star Trek, ze statku, i który miał jakąś osłonę, był niewidoczny, a oni zaraz byli na Ziemi w jednej krótkiej chwili. I anioł pański stanął przy nich i chwała pańska zewsząd ich oświeciła. Zapewne oświetliła chodzi. Było jakieś wielkie światło wydzielone. No i oczywiście wszyscy wpadli w popłoch. A tutaj anioł rzekł do nich: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu. No i 13 wiersz 2 rozdziału. Zaraz za aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich. Teraz możemy sobie wyobrazić, czy byli to aniołowie w jakichś małych statkach, tak jak to było u króla Salomona w księdze Zoar opisane, małe, czy w jakichś większych dyskolotach, Bóg wie w czym. Zjawiło się zaraz mnóstwo wojsk niebieskich, czyli po prostu ujawniła się nad tym polem cała kolejny raz jakaś eskadra wielka statków Pana, aniołów z innej planety, chwalących Boga i mówiących: chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Słuchajcie, tak sobie pomyślałem teraz, że może to hasło takie znane, pokój ludziom dobrej woli, a tutaj zapisano jako pokój ludziom. No nie wiem, czy właśnie do was to dociera, że może było to coś na zasadzie, że inna rasa pozdrawia ziemian. Słuchajcie, pokój ludziom. Schodzą aniołowie ze statku kosmicznego i mówią: pokój ludziom. Pan, który jest na wysokościach, siedzi w jakiejś warstwie nieba. O tym już mówiłem w jednym z odcinków, że prawdopodobnie wszystkim cywilizacjom, którym opowiedziano mi to po topie, wielokrotnie mówiono o warstwach nieba. Ja wpadłem na pomysł, że może tym ludom dawnym ktoś po prostu rozrysował warstwy atmosfery, wytłumaczył im coś, czego nie mogli pojąć. I może tak klepali przez pokolenia o tych warstwach nieba, że było ich 7, że było ich 10, że było 13, a może ktoś im po prostu rozrysował stratosfera, mezosfera, troposfera, oczywiście teraz nie mówię chyba po kolei, ale może o to chodzi. I te wysokości, może z której, może mówili im, z której, na jakiej wysokości na przykład pojawi się statek czy obłok, kiedy zobaczą pierzastego węża, z którego końca, z którego krańca, takim opowiadali, i te ludy tak sobie zakodowały to, zapisały i przekazywały przez pokolenia. Jeszcze raz, chwała na wysokościach Bogu, mówili aniołowie, a na ziemi pokój ludziom, w których tenże Bóg Wszechmogący ma upodobanie. Czyli nasz jakiś jeden anioł bądź Anunak główny z Mezopotamii, który szefował wszystkim innym aniołom. A gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, czyli od tych pasterzy, oni odeszli do nieba w swoich statkach zapewne, podlecieli. Pasterze rzekli jedni do drugich: pójdźmy zaraz do Betlejemu, tak jest zapisane, nie do Betlejem, do Betlejemu, i oglądajmy to, co się stało, co nam objawił Pan. I spiesząc się przyszli i znaleźli Marię i Józefa oraz niemowlątko leżące w żłobie, a ujrzawszy rozgłosili to, co im powiedziano o tym dziecięciu. I wszyscy, którzy słyszeli, dziwili się temu, co pasterze im powiedzieli. Słuchajcie, zobaczcie zjawisko. Znowuż bierze się ludzi, tak jak na przykład przy ludzi, no, prostych, można rzec, nie obrażając, ale no, pasterzy, no, wiadomo. Trzeba zrobić coś wielkiego, coś, czego oni nie widzieli. No to taką rzeczą jest ukazanie się, pokazanie się na przykład, no, gdyby ktoś z nas zobaczył teraz UFO, na pewno zląkłby się, przestraszył, różne emocje by nim targały. I tak samo, pokazała się chwała Pana, zeszli na dół aniołowie, raz zaczęli rozgłaszać: nie bójcie się, dodatkowo ciemna noc na polu, a tu ich oświetla światło ze statku. Światłość ich oświetla,
zostali oświeceni, schodzą jacyś ludzie z innej planety ze skrzydłami, Anunnaki, aniołowie, i teraz zobaczcie, jakie wrażenie to na nich musiało wywołać. No i jak pobiegli do Betlejem, do Betlejemu, tak jak tutaj zapisano, no to wiecie, że musieli, to są emocje, to każdy, tak jak, nie wiem, jakieś zdarzenie, które trzeba odnotować na policji, no to złożyć zeznania, to jest na tej zasadzie. Oni doświadczyli czegoś, czego nie rozumieli, czegoś wielkiego, więc opowiadali o tym z pełnym przekonaniem, że to, co opowiadają, jest prawdą, bo tak zapewne było. I rozgłosili to, co im powiedziano o dziecięciu. I wszyscy słyszeli i dziwowali się, co też ci pasterze opowiadają. Maria zaś zachowała wszystkie te słowa, rozważając je w swoim sercu. 20 wiersz 2 rozdziału Ewangelii Świętego Łukasza. I wrócili pasterze, wielbiąc i chwaląc Boga za to wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im powiedziano. A gdy minęło 8 dni, aby obrzezano dziecię, wtedy nadano mu imię Jezus, jak je nazwał anioł, zanim się w żywocie poczęło. Czyli wcześniej już anioł musiał powiedzieć, że to dziecię będzie miało na imię Joszua, Jezus, jeszcze przed jego poczęciem. Nazwał je już tak wcześniej anioł, zanim się w żywocie poczęło. I to jest Ewangelia Świętego Łukasza. Zobaczcie, jakże inna od wersji Mateusza, którą znamy, prawda? Że idzie o trzech królach. Tutaj nie ma tego. Tu u Łukasza nie ma trzech królów, natomiast jest UFO, jest statek kosmiczny, który oświetla pasterzy. Wychodzą aniołowie. Pierw wychodzi jeden, nie wiadomo skąd, się materializuje. Pewnie jakaś teleportacja ze statku. Za chwilę się pojawia chwała Pana, oświeca pasterzy. Ciemna noc, owce, jakiś obóz, może małe ogniska. No przecież to jest ewidentne, po prostu Steven Spielberg, film Bliskie spotkania trzeciego stopnia. Obejrzyjcie sobie, bo warto, fajny film. No świetna rzecz na 24 grudnia. Mamy w Nowym Testamencie, nie dosyć, że ponownie chwałę Pana opisaną w Nowym Testamencie, nie w Starym, to na okazję narodzin Jezusa mamy relację zupełnie inną od tej, którą znamy z Ewangelii Mateusza. Mamy Ewangelię Łukasza, gdzie jest chwała Pana, objawia się pasterzom i zapowiada nadejście Mesjasza, Joszuły, Jezusa, dobrej nowiny, narodziny Króla. No i mamy chyba kolejny raz potwierdzenie, że nasi aniołowie byli z innej planety, tak? I sam myślałem właśnie 2 dni temu, gdzieś zauważyłem tą Ewangelię Łukasza, o tym właśnie otwieram, patrzę, chwała Pana. Wcześniej też nie widziałem. Myślałem, że już chwała Pana się skończy na Ezechielu, o Ezechielu będzie jeszcze odcinek, a tu proszę, mamy coś w Nowym Testamencie, a jakże, trzeba go będzie z uwagą jeszcze prześledzić, przeczytać i wybrać najlepsze fragmenty. Króciutka część, zobaczcie, jaka interesująca i ciekawa, na 24 grudnia 2020. Pozdrawiam i wesołych świąt wszystkim publiczności. Na razie, cześć.